Witam serdecznie. Nazywam się Agata Pluskota i zapraszam do wysłuchania 17 odcinka podcastu w ramach projektu wspierający Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W trzecim i ostatnim odcinku cyklu, w którym omawiamy organizację pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Polsce, odpowiemy na pytania. Czego rodzic może spodziewać się w gabinecie psychologicznym? Co kryje się pod pojęciem konsultacja psychologiczna? Jaki zakres kompetencji posiada psycholog szkolny? Po czym poznać, że potrzebna jest profesjonalna pomoc psychologiczna? Gościem i przewodnikiem po systemie pomocy psychologicznej w Polsce jest pani dr Magdalena Miotk-Mrozowska, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani doktor jest psychologiem i psychoterapeutą. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatny gabinet, w którym świadczy usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne. Specjalizuje się w problemach wychowawczych i pracy z rodzicami oraz przyszłymi rodzicami. Pomaga w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysach życiowych. Pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami. W ramach pracy naukowo-dydaktycznej realizuje projekty badawcze, publikuje, uczestniczy w konferencjach naukowych. Realizuje także zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii. I jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Wspomagania Rozwoju Progresywni. Serdecznie zapraszam. Na końcu chciałabym jeszcze powiedzieć o kilku takich bardzo podstawowych, mogłabym powiedzieć, wskazówkach praktycznych. Pierwsza sprawa dotyczy tego, czego rodzic może spodziewać się w gabinecie psychologicznym. Bardzo często ludzie nie mają do końca wyobrażenia, na czym polega praca psychologiczna, czego właściwie mogą od niej oczekiwać. Warto wiedzieć, że jeżeli wybieramy się na pierwsze spotkanie w sprawie dziecka, to możemy spodziewać się spotkania o charakterze konsultacji psychologicznej. Oznacza to, że psycholog będzie próbował rozpoznać, co dzieje się w życiu dziecka, co stanowi problem, ale też co dzieje się w jego otoczeniu, w jego relacjach, co działo się w jego życiu dotychczas. I dopiero jakby w oparciu o rozpoznanie tych obszarów problemowych, konsultacja powinna zakończyć się sformułowaniem propozycji dalszej pracy. A więc jeżeli w gabinecie jest rodzic, to powinien on uzyskać informacje odnośnie do tego, jakie mniej więcej rozpoznanie problemu widzi psycholog i w jaki sposób można dalej pracować, aby temu problemowi przeciwdziałać. Druga ważna rzecz to taka zasada dotycząca pracy z dziećmi i młodzieżą, która polega na tym, że zwykle pierwsze spotkanie, pierwsza konsultacja powinna odbyć się z udziałem dorosłych, rodziców czy opiekunów dziecka. Często takie pierwsze spotkania odbywają się bez udziału dziecka. Dopiero na kolejnym spotkaniu, w zależności od tej rozmowy, od tego spotkania pomiędzy dorosłymi, może pojawić się dziecko. Czasami, jeżeli klientem jest nastolatek, to bierze on udział już w tej pierwszej konsultacji z udziałem dorosłych. Jeżeli klientem psychologa ma być małe dziecko, pierwsza konsultacja powinna odbyć się bez jego udziału. Dlaczego tak jest? Budzi to często zdziwienie rodziców, którzy zgłaszają się do psychologa z takim, w cudzysłowie, zleceniem: chciałbym zapisać moje 8, 9, 12-letnie dziecko. I w tym momencie dowiadują się, dobrze, pierwsze spotkanie potrzebuję odbyć z rodzicami. Celem takiego spotkania jest możliwość
spokojnej rozmowy o różnych sprawach, czasami trudnych i czasami niezwiązanych bezpośrednio z dzieckiem, natomiast mogących mieć wpływ na to, co się z nim dzieje. I taka rozmowa powinna odbywać się bez udziału dziecka. Dzieje się tak dlatego, że czasami różnego rodzaju trudności wiążą się na przykład z funkcjonowaniem dorosłych, ale nie w roli rodzicielskiej, tylko w roli partnerskiej. I te informacje nie powinny trafiać do dziecka. Więc taka zasada dotycząca prowadzenia pierwszej konsultacji bez udziału dziecka powoduje, że jesteśmy w stanie bardziej zadbać o poczucie bezpieczeństwa, o komfort, ale też omówić różne sprawy, co do których obecność dziecka wcale nie jest wymagana, a wiemy o tym, że dla większości dzieci czy nastolatków wizyta w gabinecie wiąże się z pewnym rodzajem stresu. Trzecia ważna sprawa dotycząca pracy psychologów wiąże się z tajemnicą zawodową i odstępstwami od tej tajemnicy. Zgodnie z zasadami etyki zawodu psychologa, tajemnica zawodowa obowiązuje dożywotnio. Psycholog powinien zabezpieczyć różne intymne, osobiste, prywatne informacje o życiu swojego klienta. Jednocześnie są dwie grupy odstępstw od takiej tajemnicy zawodowej. Wówczas może zdarzyć się, że psycholog będzie musiał ujawnić część informacji. Pierwszą taką grupą są wszystkie sytuacje interwencyjne. To są sytuacje, kiedy klient dla siebie lub dla kogoś w swoim otoczeniu zaczyna stanowić jakiś rodzaj zagrożenia. I wówczas zadaniem psychologa jest działać w ochronie zdrowia i życia. Czasami wiąże się to z ujawnieniem pewnych informacji. Tak dzieje się na przykład w sytuacji ryzyka, prób samobójczych czy innych trudnych sytuacji, których doświadczają dzieci i młodzież. Druga grupa sytuacji, w których psycholog może być zwolniony z tajemnicy zawodowej, to są sytuacje, w których w życiu naszych klientów czasami dzieją się różne rzeczy, i psycholog dostaje nakaz sądowy bądź prokuratorski odnośnie do na przykład udziału w jakimś postępowaniu. W tej sytuacji nadal istnieją różne możliwości zabezpieczania tajemnicy zawodowej. Warto pamiętać, że jeżeli mówimy o tajemnicy zawodowej, to dobrze byłoby, aby żadne treści dotyczące życia naszych klientów nie były zamieszczane w rzeczywistości wirtualnej. Różnego rodzaju sytuacje, w których dochodzi do notowania w chmurach czy korzystania z urządzeń multimedialnych w celu notowania, to nie powinny takie sytuacje występować. Należy dbać o zabezpieczenie, najlepsze z możliwych, różnych faktów dotyczących życia klienta. Kolejna istotna sprawa wiąże się ze schematem pracy psychologicznej w sytuacji pracy z dzieckiem czy nastolatkiem. Taki schemat umownie nazywany bywa 2 plus 1. Co to oznacza? Oznacza to, że mniej więcej dwie wizyty odbywa psycholog z dzieckiem i kolejna wizyta powinna odbywać się z rodzicem. Czasami w praktyce przybiera to taką postać. Część czasu w trakcie sesji psycholog pracuje z dzieckiem, ale na ostatnich
na przykład kilkanaście minut, zapraszany jest rodzic. Po co? Po to, aby rodzic wiedział, nad czym psycholog pracuje z dzieckiem i co może robić rodzic w domu, aby współpracować z tą pracą. Kolejna ważna, praktyczna rzecz wiąże się ze zgodą pisemną na pracę psychologiczną, która potrzebna jest w przypadku osób małoletnich. Wzorem prawa medycznego wielu psychologów przyjmuje taką zasadę, że jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 15 roku życia, potrzebne jest pisemne oświadczenie opiekunów prawnych umożliwiające psychologowi rozpoczęcie pracy z dzieckiem. Jeżeli dziecko jest w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, dobrze jest, aby pojawiły się zarówno zgody opiekunów prawnych, jak i zgoda samego nastolatka. Od ukończenia 18 roku życia dziecka staje się ono prawnie osobą dorosłą, samostanowiącą. W związku z tym rodzic nie ma już tutaj przestrzeni na ingerencję, czyli na przykład rodzic 19-latka nie powinien otrzymywać bez zgody i wiedzy nastolatka informacji o przebiegu jego pracy psychologicznej. Kolejna rzecz wiąże się z tym, jakie są zakresy kompetencji pomiędzy poszczególnymi specjalizacjami w psychologii i dobrze byłoby tutaj zatrzymać się przy zakresie kompetencji psychologa szkolnego, ponieważ bardzo często do psychologa szkolnego kierowane są różnego rodzaju oczekiwania, które wykraczają poza jego możliwości i obowiązki. Tak więc psycholog szkolny nie prowadzi psychoterapii, nie powinien prowadzić równocześnie pracy indywidualnej z dzieckiem i na przykład obejmować pomocą psychologiczną rodzica oddzielnie. Psycholog szkolny jest psychologiem, do którego może trafić dziecko na tle danej sytuacji dziejącej się w szkole. Jeżeli jednak po rozpoznaniu problemu okazuje się, że problem wiąże się bardziej z funkcjonowaniem w strukturze rodzinnej, w systemie rodzinnym dziecka, należy skierować się po pomoc do innego miejsca świadczącego pomoc psychologiczną. Taka pomoc nie należy do kompetencji psychologa szkolnego. Na koniec, po czym poznać, że potrzebna jest profesjonalna pomoc psychologiczna u dziecka albo nastolatka? Bardzo często, szczególnie nastolatki lub starsze dzieci, informują o tym rodziców wprost. To, co bywa trudnością, to to, że czasami zdarza się, że rodzic ignoruje albo w jakiś sposób pomniejsza wagę takich komunikatów. Warto zatrzymać się przy tym, dopytać i potraktować taki komunikat ze strony dziecka poważnie. Zdarza się również, że dzieci manifestują taką potrzebę poprzez różne trudne, niepożądane zachowania, trudne w rozumieniu, sprawiające trudność otoczeniu zachowania i wówczas rodzice często sami podejmują taką decyzję, czasami powiadamiają, ustalają to z dzieckiem, a czasami sami udają się do psychologa na przykład taką konsultację wychowawczą. Warto pamiętać, że psycholog może pomóc w wielu trudnych sytuacjach, że taka pomoc nie musi przybierać postaci pracy psychoterapeutycznej. Najczęstszym sposobem pracy z dziećmi czy młodzieżą jest praca konsultacyjna. Bardzo często
pomocą wystarczy objąć rodziców, którzy po uregulowaniu pewnych swoich oddziaływań sygnalizują, że problemy w zachowaniu czy reagowaniu dziecka osłabiają się, znikają. W związku z tym zachęcam do korzystania z takiej pomocy, do poszukiwania dobrego, wykwalifikowanego specjalisty, do sprawdzania jego kwalifikacji i mam nadzieję, że w wielu sytuacjach problemowych pomoc psychologiczna może być skuteczna. Serdecznie dziękuję pani doktor za przybliżenie tematu systemu organizacji pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Polsce. Państwu dziękuję za uwagę i korzystając ze sposobności z okazji rozpoczynających się świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech czas świąteczny przyniesie wytchnienie i radość ze spotkań. Będzie czasem nawiązywania i pielęgnowania dobrych relacji, szczególnie z dziećmi i młodzieżą, lepszego zrozumienia i wzajemnego wsparcia. Do usłyszenia.